Otwieram 24. sesję Rady Gminy Giżycko-Podlaskiej. Witam Państwa radnych. Pozwólcie, że Państwa w swoim imieniu przywitam wójta gminy Giżycko-Podlaskiej, pana Krzysztofa Adamowicza. Witam panią sekretarz. Witam panią skarbnik. Witam panią inspektor. Witam panią mecenas. Witam przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. Witam pana redaktora Radia Wilkie, Kupiper. Witam. Przechodzimy do stwierdzenia kworum. Stwierdzam, że mamy kworum do podejmowania uchwał. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie pierwszym. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie pierwszym. Przyjęcie porządku obrad. W związku z porządkiem obrad wpłynęło pismo od pana radnego Sawczuka. Zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Gminy Giżycko-Podlaskiej dodatkowego punktu. Podjęcie stanowiska podającego AP Rady Powiatu Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku wyrażający sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Również ja, panie przewodniczący, bardzo proszę o wprowadzenie w porządek obrad, wprowadzenie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej jako podpunkt w punkcie 8. On proponuje wniosek pana radnego jako punkt 9. Panie radny. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony do porządku, podpunkt został wprowadzony do porządku obrad. Przechodzimy teraz do wprowadzenia punktu 9. Podjęcie stanowiska poprzedniego AP Rady Powiatu. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony
głosować nad całym porządkiem obrad wraz z punktami wprowadzonymi przed chwilą. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku, a nie, przepraszam jeszcze. Przechodzimy do rozpatrzenia pod punktu C w punkcie pierwszym, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Rozpatrzyliśmy punkt pierwszy porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu drugiego. Wręczenie przez przewodniczącą gminy komisji wyborczej zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez nowego radnego. Proszę bardzo. Proszę bardzo, panie przewodniczący, proszę bardzo, panie radny. Thank you.
Czytam Państwu uchwałę. Uchwała Rady Gminy Gminy Podlaskie z dnia 30 października 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Gminy Podlaskiej. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Przeczytam Państwu składy osobowe komisji. Komisja do spraw budżetu i finansów. Chwedorów Zenon, Czapski Jarosław, Ilczuk Jadwiga, Koplon Edward, Kwiatkowski Adam, Lipiński Roman, Siłaczuk Piotr, Tymoszuk Maciej, Zaniewicz Sławomir. I pan Darek Matej. Komisja Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa. Milewska Agnieszka, Fedorów Zenon, Kąckiewicz Andrzej, Koplon Edward, Kwiatkowski Adam, Lipiński Roman, Włosicki Łukasz, Sawczuk Tadeusz, Siłaczuk Piotr, Zaniewicz Sławomir i Darek Matej. Komisja do spraw Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego. Milewska Agnieszka, Fedorów Zenon, Czapski Jarosław, Kąckiewicz Andrzej, Ilczuk Jadwiga, Koplon Edward, Lipiński Roman, Łosicki Łukasz, Zaniewicz Sławomir, Kwiatkowski Adam. Komisja Skarg i Wniosków. Łosicki Łukasz, Sawczuk Tadeusz, Siłaczuk Piotr, Tymoszuk Maciej, Darek Matejek. Przystępujemy teraz do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie trzecim. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu B w punkcie trzecim. Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Proszę bardzo, bo do Komisji Rewizyjnej trzeba powołać radnego. Można? Proszę bardzo. Chciałbym na stanowisko przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosić panią Jadwigę Jędrzyk. Jednak mieli do Komisji Rewizyjnej, czy też przepraszam, bo jej nie ma. Tak. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Nie widać. Przedstawię Państwu uchwałę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Przeczytam Państwu teraz skład osobowy komisji. Komisja rewizyjna składa się. Mielewska Agnieszka, Czapski Jarosław, zastępca przewodniczącego, Frąckiewicz Andrzej, Sawczuk Tadeusz, Tymoszuk Maciej, Jadwiga Ilczuk przewodnicząca. Przystępujemy do głosowania. Thank you.
Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy punkt 3 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 4. Informacja wójta gminy, przewodniczącego Rady Gminy o rozpatrzeniu komisji bieżącej działalności. Proszę bardzo, panie wójcie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kilka informacji. Na prośbę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuję informacje. Mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 70 rok życia, pozostają w domu w okresie pandemii, nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny czy sąsiadów zabezpieczyć artykułów podstawowych potrzeb. Mogą skorzystać z usług polegających na dostarczeniu zakupów przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu Wspieraj Seniora, o którym zresztą informowano w mediach. W tym celu należy zadzwonić na infolinię osobiście lub przez inną osobę pod numer 22 505 11 11 i zgłosić potrzebę. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wydawał zaświadczenia do wniosków o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Czyste Powietrze, część druga, w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa ma nie przekraczać kwoty 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Szczegóły programu na stronach FOŚiU i Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wzór zaświadczenia można również pobrać u nas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych istnieje możliwość składania przez organizacje pozarządowe z terenu gminy ofert dotyczących wdrażania działań profilaktycznych na terenie gminy w zakresie uzależnień na rok 2021. Wzór wniosku będzie można pobrać od 10 listopada w ośrodku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Chcę państwu przekazać informację dotyczącą sytuacji epidemiologicznej stanu na 30 października, czyli na dzisiaj.
W izolacji domowej na terenie gminy przebywa 44 osoby, 122 osoby poddane są kwarantannie. Urząd Gminy pracuje z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z zaleceniami ministra zdrowia. Na dzień dzisiejszy nie ma potwierdzonych przypadków zakażeń u pracowników urzędu. Szkoły nasze na terenie gminy, klasy 4-8 od 26 października przeszły na zdalne nauczanie. Również od 29 października w jednej ze szkół, a mianowicie w publicznej szkole podstawowej imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kożuszkach, zawieszono zajęcia do 6 listopada związane z absencją pracowników spowodowaną chorobą. Całe szkoły i przedszkole pracuje normalnie. Do 30 listopada w całej Polsce trwa powszechny spis rolny. W spisie rolnym użytkownik gospodarstwa rolnego jest pytany m.in. o rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt, rodzaje budynków, ciągnik, maszyny rolnicze, nawożenie, strukturę dochodów, osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych. Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym udział w spisie jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są obowiązani do udzielenia dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rolnik nie może odmówić rachmistrzowi spisu. Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą też udzielić informacji o gospodarstwach przez samospis na stronie internetowej i telefonicznie dzwoniąc na informację spisową. Dodatkowo w Urzędzie Gminy dostępne jest stanowisko spisowe, gdzie można wypełniać formularz internetowy przy pomocy pracownika. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie telefonicznie lub bezpośrednio. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować, dzwoniąc pod numer na stronie internetowej rachmistrz.stat.gov.pl formularz. Pod numerem 22 279 9999. Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu będą również wykorzystywane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich. Chcę Państwa poinformować, iż zakończyliśmy budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Rzeczyca, ulica Kolejowa. Rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zasiadki. W listopadzie ogłosimy przetarg na utrzymanie dróg na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. Zakończone zostały prace budowlane w ramach inwestycji termomodernizacja budynku publicznej szkoły podstawowej w Rzeczycy, jak również w Rudnikach. Trwają roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysokie i trwają dostawy i montaż kotłów na biomasę na terenie gminy Międzyrzec Podlaski. W czwartym kwartale pod koniec listopada planujemy ogłosić przetarg na zamówienie publiczne, dostawa i montaż kotłów na gaz na terenie gminy Międzyrzec Podlaski w ramach projektu Program Wsparcia dla wymiany źródeł ciepła w indywidualnych domach jednorodzinnych na terenie.
Trwa również przygotowanie dokumentacji przetargowej na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Misiach i w Kożuszkach. W trakcie opracowania jest również dokumentacja przetargowa celem ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach inwestycji przebudowa stacji uzdatniania wody Rzeczycy oraz monitoring sieci wodociągowej oraz podniesienie jakości infrastruktury w gminie Międzyrzecz-Podlaskie. Informuję, że na dzisiaj planujemy święto 11 listopada w okrojonej formie. Zostaniecie Państwo zaproszeniami poinformowani. Gminny Ośrodek Kultury ogłosił w związku z tym dwa konkursy na wierszą niepodległej i kotylion dla niepodległej. Informacja na stronę Gminnego Ośrodka Kultury. Dziękuję instytucjom kultury za zorganizowanie w przychodach poranka z poezją i pieśnią maryjną oraz odsłonięcie muralu poświęconego Janowi Pawłowi II na budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokiej. 13 października mieliśmy Święto Edukacji Narodowej. Odbyło się ono w Szkole Podstawowej w Halasach w okrojonej formie z zachowaniem bezpieczeństwa. Chcę również Państwu poinformować i za pośrednictwem pogratulować jednocześnie 19 parom z terenu gminy Międzyrzec Podlaski, którzy w tym roku otrzymali medale za długoletnie poszycie małżeńskie. Wszystkim jubilatom życzę wiele zdrowia, sił, wytrwałości i trwania w takiej miłości jak dotychczas. Oczywiście jest to związane z jubileuszem 50-lecia pożycia małżeńskiego. W związku z pandemią nie organizowaliśmy spotkania otwartego, dotarliśmy indywidualnie do każdego z jubilantów. Również w materiałach macie Państwo zamieszczone informacje o rejestrze wszczętych i aktualnych prowadzonych postępowań w sprawach wydania decyzji środowiskowej oraz warunków zabudowy dla inwestycji uczestników. Dziękuję. Dziękuję. Do Rady Gminy wpłynęło jedno pismo kierowane ze starostwa i pismo Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie dotyczące tworzenia gminnych rad seniorów. Także jest taka możliwość, żeby seniorzy tworzyli gminne rady. Czy przewodniczący komisji starych mają jakieś informacje do przekazania? Dobrze. Stwierdzam, że rozpoczęliśmy punkt 4 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 5. Składanie pisemnych zapytań i interpelacji. Wpłynęło jedno zapytanie radnego. W dniu 28 października 2020 roku godzina 18:30-20:00 przy kościele świętego Mikołaja w Rzece Polaskiej stał samochód JRG, rzecznika wraz z załogą. I pytania, kto wydał polecenie wyjazdu tej jednostki w to miejsce i drugie, jaki jest koszt tego wyjazdu, kto za to zapłaci. Pan Wójt odpowiada? Tak. Proszę. Faktycznie w tym dniu druhowie z OSP Rzeczyca zgłosiły chęć uczestniczenia w manifestacji pod kościołem. W związku z tym, że ci druhowie stanowili załogę wyjazdową, jedyną wyjazdową na tym terenie, zwrócili się również do mnie z prośbą, aby móc być mobilnym w razie jakiegokolwiek zagrożenia, aby mogli na miejsce udać się samochodem strażackim, na co wyraziłem zgodę, to bezpieczeństwo jest dla mnie najważniejsze. Gmina z racji tego nie ponosi kosztów, żadnych kosztów związanych z dietami i jakimikolwiek kosztami związanymi z opłatą za bycie strażaków ochotników na miejscu. Jedynym kosztem, który będzie, to oczywiście paliwo. Tak jak w innych przypadkach, gdzie gminne jednostki OSP uczestniczą w różnych wyjazdach, ponosimy koszty z nich związane.
jestem za. Czy odpowiedź jest zadowalająca? Chciałbym to rozpocząć. Bardzo dziękuję. Więc szkoda, że pan radny nie sprecyzował tego, to oczywiście udzielimy takiej odpowiedzi na piśmie do pana radnego. Rozpatrzyliśmy punkt 5 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 6. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. Informacja przewodniczącego Rady Gminy w sprawie oświadczeń majątkowych. Oświadczenie majątkowe wszystkich radnych gminy Miedrzyc-Podlaski zostało złożone z zachowaniem ustawowych terminów. I wszystkie oświadczenia zostały przeanalizowane, następnie przesłane do kolejnej analizy Urzędu Skarbowego. Również wójt gminy złożył oświadczenie majątkowe z zachowaniem terminów. W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych oświadczeń majątkowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie przesłał informację do Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych pana wójta i moje. I stwierdza, w oświadczeniu majątkowym pana Krzysztofa Adamowicza nie stwierdzono nieprawidłowości. W oświadczeniu mojej osoby też nie stwierdzono nieprawidłowości. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzeniu przesłał informację, że wpłynęło oświadczenie majątkowe za rok 2019 pana Janusza Oksijuka i powyższe oświadczenie majątkowe zostało złożone w ustawowym terminie. I również informacja jest, że analizując oświadczenie, ono zostało złożone poprawnie. Też mam informację dla nowego radnego. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, to znaczy od dzisiaj. Rozpatrzyliśmy punkt 6 porządku obrad, przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku. Te informacje wszyscy radni gminy znają, ponieważ to było rozpatrywane na poszczególnych komisjach. Teraz proszę, jeśli są jakieś pytania do wykonania budżetu za pierwsze półrocze, proszę bardzo państwa radni. Nie widzę. W związku z tym, że nie ma pytań, stwierdzam, że punkt 7 porządku obrad został rozpatrzony. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 8. Podjęcie uchwał w sprawie podpunktu zmiana budżetu gminy na rok 2020. Proszę bardzo, pani skarbnik. Tu chciałbym, żeby pani troszeczkę przekazała informację, bo jest nowy radny, a on nie uczestniczył w posiedzeniach komisji. Zmiany po stronie dochodów przedstawiają się następująco. W dziale 750 zwiększenie o 2009,12 zł, są to dochody na zadania zlecone. Dział 756 zwiększenie o 12 232,47 zł. Dział 758 zwiększenie o 500 zł. Dział oświata i wychowanie zmniejszenie o 247 864,44 zł. Dział 900 gospodarka komunalna zwiększenie o 300 tysięcy. Dział 921 zwiększenie dochodów o 184 388,35 zł. Ogółem zwiększenie dochodów o 251 265,50 zł. Wprowadza się autopoprawkę do budżetu polegającą na zwiększeniu paragrafu 427 o kwotę 17 tysięcy w rozdziale 801.01 przy jednoczesnym zmniejszeniu paragrafu 439 w rozdziale 402 o kwotę 10 tysięcy oraz zmniejszeniu
paragrafu 417 w rozdziale 750-23 o kwotę 7 tysięcy. Autopoprawka została wprowadzona na wniosek pani Elżbiety Dęczuk, dyrektora Szkoły Podstawowej w Tłuszczu. Pismo z dnia 28 października 2020 roku. Zmiany po stronie wydatków przedstawiają się następująco. Rozdział 010. Zmiany pomiędzy paragrafami nie powodują zwiększeń w budżecie. Rozdział 400. Zmniejszenie o 10 tysięcy. Rozdział 600. Zwiększenie o 29 056 zł 83 grosze. Dział 700. Zwiększenie o 34 418 zł 61 groszy. Dział 720. Zwiększenie o 38 zł 83 grosze. Dział 750. Zmniejszenie wydatków o 3290 zł 88 groszy. Dział 754. Zwiększenie o 104 418 zł. Dział 801. Zwiększenie o 67 736 zł 74 grosze. Dział 851. Zwiększenie o 4021 zł 87 grosze. Dział 852. Zmiany pomiędzy paragrafami. Dział 900. Zwiększenie wydatków o kwotę 342 539 zł 88 groszy. Dział 921. Zwiększenie o 495 586 zł 29 groszy. W sumie zwiększenie wydatków o 1 64 526 zł 17 groszy. Zmiany w zadaniach inwestycyjnych. Zwiększenie zadania inwestycyjnego polegające na budowie chodnika przy drodze gminnej w Halasach o kwotę 19 391 zł 38 groszy. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego, utworzenie placu zabaw Krzewicy 16 tysięcy. Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku OSP w miejscowości Manie 74 tysiące. Oraz adaptacja i dostosowanie pomieszczeń OSP w ramach Funduszu Sołeckiego, wprowadzenie 20 908 zł i 14 groszy. Zadanie inwestycyjne, poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy, zmniejszenie o 197 873 zł. Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzec, zadanie 3. Zwiększenie o 42 539 zł 88 groszy oraz wprowadzenie zadania inwestycyjnego z Funduszu Sołeckiego przebudowa budynku gospodarczego obok Świdlicy Olewnicy w kwocie 12 697 zł 94 grosze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Budżetu i Finansów opiniowała zmianę budżetu. Proszę Państwa, Państwo Radni, jest jakieś pytania w związku ze zmianą do budżetu? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzec Podlaskiej z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2020. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt A w punkcie 8. Przechodzimy do złożenia podpunktu B w punkcie 8. Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w terenie gminy Międzyrzec Podlaski na rok 2021. Wszystkie stawki podatkowe proponujemy utrzymać na poziomie roku 20, w związku z tym składam. Komisja Rolna tą stawkę opiniowała. Pan zastępca z przewodniczącego? Nie ma. I przewodniczący komisji.
Komisja Finansowa również opiniowała. Czy są jakieś uwagi, proszę Państwa? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Niedźwiedź Podlaski z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiedź Podlaski na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie się podpunkt B w punkcie 8. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu C w punkcie 8. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obniżenia podatku rolnego na 2021 rok. Komisja Rolna opiniowała. Komisja Finansowa? Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Niedźwiedź Podlaski z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzymy się podpunkt C w punkcie 8. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu D w punkcie 8. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Niedźwiedź Podlaski na rok 2021. Komisja Rolna opiniowała pozytywnie. Komisja Budżetowa? Proszę bardzo, są jakieś uwagi? Nie słyszę. Uchwała Rady Gminy Niedźwiedź Podlaski z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Niedźwiedź Podlaski na rok 2021. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzenie podpunkt D w punkcie 8. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu E w punkcie 8. Nadania honorowego obywatelstwa gminy Niedźwiedź Podlaski. Opinia komisji. Tylko może panie przewodniczący, pan nie ma pan dokumentu, żeby przedstawić tę osobę, bo jest mamy nowego radnego, który. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt E w punkcie 8. Przechodzimy do rozpatrzenia podpunktu F w punkcie 8. Nadania tytułu zasłużony dla gminy Niedźwiedź Podlaski. Tu również komisja oświatowa wyłaniała zasłużonych, także proszę o przedstawienie tych osób. Bogdan Bernard Jelnica, Michał Bawerski, mieszkańcy Stowarzyszenie, Barbara Stół, Szafły, Stanisława Siewów, Kalasy, Iwona Jakonik, Kucharczek, Małgorzata Matejek, Misie i Michał Teofilski. Dziękuję. Proszę bardzo Państwa, radni są jakieś pytania? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Niedźwiedź Podlaski z dnia 30 października 2020 roku w sprawie nadania tytułu zasłużonych dla gminy Niedźwiedź Podlaski.
Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpatrzyliśmy podpunkt F w punkcie 8, czyli wniosek się podpunkt G w punkcie 8 z dnia wyletu prognozy finansowej. Proszę bardzo, pani skarbnik. Wieloletnią prognozę finansową zaktualizowano o zmiany wynikające ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą w dniu dzisiejszym. Ulega zmianie kwota deficytu i po zmianach wynosi 2 827 513 zł 10 groszy. Zmiany w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć przedstawiają się następująco. W przedsięwzięciu pod tytułem Wsparcie rodzin w gminie Międzyrzeczpomorskiej dokonuje się zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 484 388 zł 35 groszy. W przedsięwzięciu pod tytułem Poprawa efektywności energetycznej budynków szkół z terenu gminy Międzyrzeczpomorskiej zmniejsza się wydatki o kwotę 197 873 zł 26 groszy. W przedsięwzięciu pod tytułem Wdrażanie rozwiązań niskoemisyjnych na terenie gminy Międzyrzeczpomorskiej zadanie 3 zwiększa się wydatki o kwotę 42 539 zł 88 groszy. Zmiany powyższe wynikają z aktualizacji harmonogramów realizacji zadań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tą zmianę opiniowała Komisja Finansowa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania Państwa Radnych? Nie widzę. Uchwała Rady Gminy Międzyrzeczpomorskiej z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Rozpoczęliśmy punkt 8 porządku obrad. Przechodzimy do rozpatrzenia punktu 9. Podjęcie stanowiska podającego AP Rady Powiatu Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku wyrażający sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Czy pan radny to stanowisko przedstawi? Czy ja mam stanowisko przeczytać? Stanowisko Rady Gminy Międzyrzeczpomorskiej z dnia 30 października 2020 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Rada Gminy Międzyrzeczpomorskiej popiera apel Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 29 października 2020 roku wyrażający sprzeciw wobec planowanego przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Zwracamy się o wszelkie możliwości stworzenia warunków, które będą sprzyjały rozwojowi przedsiębiorczości na terenach wiejskich. W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami nieustannego procesu spadku dochodowości i rentowności produkcji rolniczej. Rolnicy nie znają celowości polityki rolnej prowadzonej przez rządzących. Rada Gminy zwraca się z apelem o podjęcie działań i decyzji zmierzających do poprawy sytuacji rolnictwa, a tym samym sytuacji mieszkańców wsi. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Międzyrzecz-Podlaski do przekazania niniejszego stanowiska Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Bo uważam, że apel Rady Powiatu chyba nie będę czytał w całości, bo to jest długi tekst. W każdej stronie się zapoznał z tym. Czy są Państwa uwagi w sprawie stanowiska? Proszę raz. Mikrofon mam. Mam pytanie. Głównie o oraz niektórych innych ustaw. O jakie to ustawy chodzi? To Pan się zwraca do wnioskodawcy, nie do mnie. No właśnie. Jakie to są inne ustawy? Całości. Moje zdaniem cały czas opierają to odrzucenie całości tej ustawy. Ale ja rozumiem, że ustawy o ochronie zwierząt, ale oraz niektórych innych ustaw. No chciałbym wiedzieć, jakie to są niektóre inne ustawy, bo to mogą być wpisane jakieś ustawy po prostu. No.
nie powinien godzić się do tego obowiązania. Także... Ale tu chodzi o ustawę, które nikt zgłosił wykropione w związku z zmianą ustawy, o której mówię. A jak niektóre inne ustawy? Stwierdzam, że stanowisko zostało przyjęte. Rozpatrzyliśmy punkt 9 porządku obrad. Przechodzimy do punktu 10. Powołane wnioski.
wolnym wnioskach mam taką prośbę, żeby członkowie komisji skarg, wniosków i petycji zostali po sesji na chwilę, dobrze? Proszę bardzo, jeśli są wolnych wnioskach, proszę bardzo, panie radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Mam taki wniosek i prośbę. Kampania wyborcza niedawno skończyła, dlaczego jeszcze przez komitety nie zostały podsumowane wybory. Czyli następne ich będzie przeciągnęła kampania. Właśnie żeby zmobilizować komitety, żeby rozprzątały te już wybory. Dziękuję. Mam pytanie do pani radcy prawnej. W jakim okresie komitety są zobligowane do usunięcia materiałów wyborczych? Miejsca publiczne, natomiast w miejscach prywatnych to właściciel posesji decyduje, co na tej posesji się znajduje, więc ten termin jest uzależniony od tego, czy jest to na posesji prywatnej, czy jest to w miejscu publicznym. Tak. Na posesji na ogrodzeniu posesji prywatnej jest. Proszę bardzo, na świetlanie. Nie widzę. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 24 sesję Rady Gminy. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie i pracę.